tym tygodniu dostałem aktualizację do nowego Androida Pie 9.0 z nakładką One UI. Dlatego postanowiłem, że pokażę Ci 10 nowych funkcji, jakie ten Android posiada, które możesz wykorzystać u siebie. Ja nazywam się Szymon Kosek i serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, żebyś był na bieżąco z technologią. Zaczynajmy! Pierwszą gigantyczną zmianą, jaka dotyczy tej aktualizacji, jest zmiana wyglądu interfejsu. Jednym ta zmiana może się podobać, innym niekoniecznie, natomiast ja u siebie zauważyłem wyraźną poprawę w szybkości działania mojej S9 Plus. Dlatego uważam, że warto pobrać tą aktualizację, pomimo tego, że waży ona swoje 1700 ileś megabajtów, ale warto i naprawdę działanie jest dużo szybsze niż było w poprzedniej wersji tej Experience. Drugą zmianą jest optymalizacja tego interfejsu pod obsługę jedną ręką, dzięki czemu możemy w bardzo łatwy sposób przeciągnąć sobie palcem w większości miejsc w naszym telefonie, takich jak ustawienia, wiadomości czy też galeria. Po prostu przeciągamy palcem od góry ekranu w dół ekranu, no i cała ta zawartość zjeżdża nam troszeczkę w dół, dzięki czemu możemy w bardzo łatwy sposób sięgnąć na przykład tą lupkę, żeby coś wyszukać, która była w poprzedniej wersji tej Experience UI, ona była wysoko zlokalizowana u góry ekranu, dlatego ciężko było ją sięgnąć. Nie, teraz możemy sobie bardzo łatwo zjechać tą lupką w dół, no i możemy ją bez problemu sięgnąć naszym kciukiem. Przekłada się to oczywiście na pewność użytkowania i szybkość użytkowania naszego telefonu jedną ręką. Nie musimy obawiać się o to, że podczas jakichś manewrów, nie wiadomo jakich, ten telefon wypadnie nam z naszej ręki. Trzecia, bardzo długo wyczekiwana zmiana to dodanie trybu nocnego. W końcu możemy odpalić ciemny motyw interfejsu bez konieczności pobierania go z tej aplikacji z motywami od Samsunga. Zrobić to możemy albo po przywołaniu panelu nawigacyjnego z góry ekranu, tam pojawia się właśnie ikonka odpalenia tego motywu ciemnego, oraz możemy również zrobić to w ustawieniach naszego wyświetlacza. W końcu wszystko jest bardzo ładnie widoczne, nie ma problemu z kontrastem, z kolorami, nic nas nie razi w oczy, nawet powiadomienia, które jak pobraliście sobie ciemny motyw do waszego telefonu, no to tam mogliście zauważyć, że ciemny motyw nie działał na powiadomienia, te powiadomienia były białymi belkami, teraz tutaj mamy poprawę, te belki są czarne, takie szare, dzięki czemu to też nas nie razi, chociaż jak zauważyłem, już to nie wszystkie te programy wspierają ten motyw i właśnie miałem problem z assetem, ale myślę, że to jakoś w przyszłych aktualizacjach pewnie tego programu zostanie jakoś zmienione, no i będziemy mieli ciemne powiadomienia już do wszystkich aplikacji. Miejmy taką nadzieję, że tak będzie. Numerem czwartym na mojej liście zmian jest zmiana paska nawigacji. Możemy teraz wybrać sobie, po której stronie chcemy mieć przycisk cofnięcia i przycisk wielozadaniowości. Ale pojawia się również kolejna opcja, której nie było w poprzedniej wersji oprogramowania, a mianowicie możemy zminimalizować ten pasek nawigacji do tego stopnia, że on delikatnie pokazuje się na dole ekranu, ale nie całkowicie się chowa, tak jak to miało miejsce w poprzedniej wersji. Dzięki czemu wystarczy teraz tylko delikatnie przejechać palcem od dołu do góry ekranu po tych beleczkach, które tam wystarczy. No i w ten oto sposób możemy wykonać działanie, które było przypisane do danego klawisza. A oprócz tego zmienił się wygląd tego panelu nawigacji pomiędzy otwartymi aplikacjami. Teraz otwarte aplikacje pokazują się w pełnych okienkach, nie są one w żaden sposób przykryte, tak jak to miało w poprzedniej wersji Experience UI. Teraz te okienka są widoczne w całości, dzięki czemu możemy w bardzo łatwy sposób zobaczyć, co mieliśmy otwarte w danej aplikacji. Tutaj nic nam nie nachodzi, nic nam nie zakrywa tych okienek. I kolejną bardzo ciekawą funkcją to takie szybkie przeskakiwanie pomiędzy tymi otwartymi aplikacjami. Żeby to zrobić, wystarczy przycisnąć delikatnie przycisk menu głównego, czyli ten środkowy przycisk, i przesunąć palcem w stronę prawą, dzięki czemu odpali nam się od razu taki mały paseczek u dołu, po którym możemy jeździć i zmieniać aplikacje z jednej na drugiej. Tam w bardzo łatwy sposób możemy sobie nawigować, którą aplikację z wcześniej odpalonych aplikacji chcemy sobie odpalić w danym momencie. Świetna sprawa, korzystam z tego naprawdę często, odkąd to mam, i wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych aktualizacji, najlepszych udoskonaleń tego software'u. Zmianie uległ również wygląd aparatu, ale co od razu rzuciło mi się w oczy, to to, że nie możemy teraz bezpośrednio po odpaleniu aplikacji aparatu włączyć nagrywania, ponieważ nie mamy już tego przycisku dedykowanego nagrywaniu filmów, tylko musimy przejść do
trybu wideo i tam dopiero możemy włączyć nagrywanie. Natomiast możemy sobie w ustawieniach odpalić to, aby aparat włączał się zawsze w trybie, w którym wyszliśmy z niego. Czyli na przykład jak wychodziliśmy z trybu wideo, no to możemy sobie od razu po kliknięciu aparatu włączyć ten tryb wideo. Kolejne zmiany znajdziemy w galerii. Tutaj dodano funkcję kosza. Możemy ją odpalić i dzięki temu nie będziemy usuwać bezpośrednio naszych zdjęć z galerii, tylko te usunięte obrazy znajdą się właśnie w tym koszu, gdzie będą przebywać przez 15 dni. Po tym czasie zostaną całkowicie usunięte z naszego telefonu. Siódma zmiana, jaką znalazłem, to funkcja podnieś, aby wybudzić. Jak ona działa? Ano wystarczy podnieść nasz telefon ze stołu, aby automatycznie wyświetlacz się podświetlił i abyśmy mogli od razu wpisać nasz kod, czy też przyłożyć od razu nasz telefon do twarzy, gdzie czytniki zczytają naszą twarz, nasze tęczówki, no i w ten sposób przyspieszy to odblokowanie naszego telefonu. Właśnie jeżeli ktoś korzysta z takich funkcji jak odblokowywanie za pomocą twarzy, czy za pomocą tęczówek, to może to faktycznie działać szybciej, ponieważ podnosimy tylko telefon, nie musimy naciskać żadnego przycisku, tylko od razu te czujniki odpalają się i skanują naszą twarz. Ósmą już nowością jest opcja podświetlania w trybie Always On Display. Dzięki tej funkcji możemy sobie wybrać podświetlanie naszego ekranu w Always On Display przez 30 sekund. Po tym czasie on się wyłącza, na przykład zegar nam się wyłącza. I jeżeli chcemy go wybudzić ponownie, wystarczy lekko przycisnąć w miejscu przycisku głównego i automatycznie ekran nam się na nowo podświetli. Myślę, że jest to fajna opcja dla osób, które bały się korzystać z funkcji Always On Display, bo uważały, że wypalą im się te piksele, które podświetlają na przykład zegar czy jakiś obrazek. No to teraz tutaj mogą oni zastosować sobie taką funkcję podświetlania przez 30 sekund i korzystać z tej funkcji, a zarazem nie bać się o to wypalenie tych pikseli. Świetną nową funkcją jest funkcja automatycznego resetu ustawień o północy. Jeżeli jesteś osobą, która zmienia sobie ustawienia jasności ekranu z automatycznej na jakąś inną lub czas podświetlania ekranu z 15 sekund na 10 minut i potem o tym lubi zapomnieć, tak jak mam w zwyczaju robić to ja, no to ta funkcja jest specjalnie właśnie dla Ciebie. Wystarczy, że w ustawieniach baterii zdefiniujesz sobie, jakie ustawienia mają powrócić o północy i wtedy właśnie o północy one powrócą, jeżeli nie będziesz używać swojego telefonu o 12. Dziesiątą funkcją, jaką znalazłem w ustawieniach, jest funkcja jeszcze większego upłynnienia działania naszego smartfona. Funkcja ta nazywa się Ogranicz animację i ma na celu ograniczenie właśnie animacji podczas włączania i wyłączania aplikacji. Dzięki czemu mamy pozbyć się lagów, jakie mogłyby występować podczas włączania, czy też właśnie wyłączania tych aplikacji. Chociaż jak już zauważyłem, cały telefon działa dużo płynniej i jeżeli korzystałeś z tej karty Mój Bixby, no to mogłeś widzieć, że przejście z ekranu głównego w lewo, przesunięcie palcem w lewo powodowało taki duży lag, gdzie no wszystko wyglądało bardzo brzydko i trzeba było chwilkę tak poczekać, żeby ten Mój Bixby się załadował. No to teraz wszystko działa bardzo ładnie i bardzo płynnie. Jest to przejście jest naprawdę bardzo płynne, wygląda ta karta jakby była częścią ekranu, dlatego myślę, że ta funkcja no może komuś się przydać, ale póki co miejmy nadzieję, że wszystko będzie działać tak jak teraz u mnie i wszystko działa naprawdę bardzo płynnie i bardzo, bardzo ładnie. No i to by był taki szybki przegląd nowych funkcji, jakie znalazłem w tym nowym interfejsie One UI. Daj mi znać w komentarzach, co o nim sądzisz, czy Ci się podoba, czy też może nie bardzo, bardziej podobała Ci się ta wersja Experience. A ja zachęcam Cię do zostawienia lajka, no i subskrypcji, jeżeli ten film Ci się podobał, chcesz oglądać więcej moich filmów, chcesz być z nimi na bieżąco, no to serdecznie Cię do tego zapraszam właśnie teraz. Kliknij subskrypcję, zostaw dzwoneczek. Tutaj możesz obejrzeć moje poprzednie wideo, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia, cześć!